co za cudowne uczucie. Jak ze starych dobrych czasów, gdy podczas medytacji padają mi do głowy same dobre pomysły odnośnie tego, co mogę stworzyć, co mogę dzisiaj zrobić. W ogóle mam świetny dzisiaj humor z samego rana i czuję się super mega wspaniale. I pomyślałem, że wezmę sobą kamerę i będzie ona towarzyszyć mi przez cały dzień. Także powracamy z vlogami. Powracamy przynajmniej z tym vlogiem, bo nie wiem, co będzie dalej. Przez ostatni czas nie było vlogów, ponieważ nie miałem na to czasu. Troszeczkę mi się nie chciało, nie miałem zbyt wiele rzeczy takich codziennych wam do przekazania, więc po prostu nie nagrywałem vlogów, skupiłem się na takiej codziennej pracy i tym, co robię na co dzień. No i pomyślałem dzisiaj, że troszeczkę to odmienimy. A jest dzisiaj co przegadać, także zaczynamy ten dzień. Ale najpierw... Coś, co przy jednej rzeczy wydaje się dla nas być fanatyzmem albo oznaką takiej nonszalancji, może nawet jakimś takim neurotycznym perfekcjonizmem, przy wykonywaniu innej rzeczy, to coś wydaje się czymś normalnym. Tak, miara perspektywy. Zadanie bojowe na dzisiaj. Zrobić porządek z biurkiem i z karteczkami samoprzylepnymi, których się ostatnio nazbierało znowu całkiem sporo. Tak, będzie co robić. Oho, jaki hałas. Coś tam jedzie, chyba straż pożarna. W ogóle ostatnio robiłem kurs koncentracji, bo pomyślałem, że chciałbym mieć kurs koncentracji taki zrobiony w takiej formie blokowej, w takiej formie fajnej, profesjonalnej, tak aby każdy mógł sobie go kupić, przejść przez taki proces szkolenia, abyście osoby chętne, żeby miały takie poczucie, że wyciągają z tego jakiś konkret. No i zrobiłem ten kurs, już go udostępniłem, więc jest w sprzedaży, gdyby ktoś z was miał na to ochotę. Link na dole w opisie z kodem rabatowym na minus 25% odnajdź siebie. Taka sprzedaż. To, co chciałem wam powiedzieć, to jest to, że powiedziałem tam o takiej idei, która jest dla mnie ważna, bo moim zdaniem no jest dosyć ważna, a nie za bardzo się o tym mówi. Mianowicie chodzi o to, że zaprzestanie masturbacji, tak, zaprzestanie masturbacji, w ogóle sam celibat sam w sobie, sprawia, że stajemy się bardziej skoncentrowani i bardziej produktywni. I ja wiem, że nie każdy się z tym zgodzi, to znaczy tak domyślam się, ale na pewno osoby, które wypróbowały tego w życiu choć raz, a na pewno mężczyźni, zwróciliście uwagę na to, że wtedy jesteście bardziej pewni siebie i bardziej jesteście tacy akceptujący ryzyko, ja to tak mógłbym nazwać, i bardziej zdolni do tego, aby kochać bezwarunkowo. Jest to starożytna praktyka, która naprawdę wzmacnia koncentrację i pomyślałem, że się z wami z tym podzielę. Co o tym sądzicie, jak to na was działa? Czy kiedykolwiek próbowaliście w swoim życiu celibatu albo zaprzestania masturbacji? Jestem ciekaw waszych opinii w komentarzu. Jakbyście mogli, dajcie mi znać. Czy próbowaliście kiedyś tego, czy macie z tym problem może z masturbacją, czy z seksualnością w ogóle samą sobie? Jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Jeżeli zbierze się całkiem sporo komentarzy, to może nawet nagram o tym osobny materiał. I tak jeszcze jedna rzecz, która mi wpadła do głowy. Clickbait w internecie. Clickbait to jest ten taki, wiecie, przykuwający uwagę tytuł, który sprawia, że jesteśmy tak zaabsorbowani emocjonalnie nagłówkiem, że po prostu klikamy bezmyślnie i konsumujemy treść. Co o tym sądzicie? Czy według was clickbait jest czymś normalnym, jest czymś dozwolonym, jest czymś, co akceptujecie, czy jest czymś, co was męczy, was odraża, sprawia, że macie ochotę uciec, odejść i w ogóle? Bo ja kiedyś myślałem o tym dosyć intensywnie i doszedłem do wniosku, że mam wewnętrznie takie poczucie, że
gdy stosuję clickbait, to się czuję tak, jakbym oszukiwał. Troszeczkę tak, jakbym oszukiwał, tak jakbym chciał troszeczkę podkoloryzować rzeczywistość i tak wpłynąć na emocje widza tylko i wyłącznie po to, żeby mnie oglądał. I miałem takie poczucie takiego dysonansu poznawczego, że jest taka rozbieżność pomiędzy tym, jak nazywam dane wideo, a tym, co się znajduje w tym wideo. Ja wiem, że dzisiaj ciężko jest wypromować treść bez clickbaitu, bo treści jest całkiem sporo, ale osobiście wierzę w to, że jeżeli treść jest naprawdę dobra i ma się stałą rzeszę widzów, to tak czy siak ludzie i tak będą cię oglądać, tym bardziej jak publikujesz na bieżąco materiały wysokiej jakości. Ale jestem ciekaw waszych opinii, jak do tego wy podchodzicie, jak o tym myślicie. No jestem po prostu bardzo ciekaw. Sam zauważyłem, że gdy ma się taki świadomy tryb życia i się medytuje i skupia się na tym, co jest w twoim życiu ważne, no to clickbait tak nie ma takiego znaczenia i w ogóle nie ma na ciebie takiego wpływu. Ale gdzieś tam z tyłu głowy to zawsze siedzi i fajnie byłoby się dowiedzieć co nieco więcej o waszych opiniach. Niedawno szukałem fajnego katalogu z muzyką, żeby mieć dostęp do muzyki dla produkcji komercyjnych i natknąłem się na Artlist. To jest taka platforma z muzyką, przy której można wykupić po prostu licencję na muzykę i ma się licencję praktycznie na wszystkie utwory. Tylko po prostu płaci się subskrypcję roczną, około 800 zł. I muszę wam powiedzieć, że jest to świetne rozwiązanie dla twórców przy produkcji komercyjnych. Naprawdę, jeżeli potrzebujecie muzyki dla produkcji komercyjnych, to polecam Artlist. Tak jak powiedziałem wam wcześniej, idziemy posprzątać w mieszkaniu i widzimy się za chwilę. Udało mi się posprzątać i bardzo fajnie się z tym czuję, muszę wam powiedzieć. Fajnie jest mieć w ogóle czyste mieszkanie. Ja w ogóle uwielbiam dbać o czystość, bo jak ma się posprzątane wokół siebie, to potem w głowie jest porządek. No i pomyślałem, że zrobimy sobie obiadek. Przed chwilą właśnie miałem rozmowę z moim przyjacielem, z moim znajomym Piotrkiem, którego serdecznie pozdrawiam. Dawno żeśmy nie rozmawiali, bo byłem zajęty tutaj wieloma sprawami i udało się wyhaczyć trochę czasu. Tak, i pomyślałem, że zabiorę was ponownie do kuchni i zrobimy sobie proste jedzonko, mega proste jedzonko. Może się czymś zainspirujecie, a może nie, może macie całkowicie odmienny gust. Także bierzemy się po prostu do pracy. Piszę tutaj z Asią. Asia ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego! Tak, bierzemy paprykę i paprykę kroimy. Podpalamy patelnię, dajemy trochę przypra. Gdy całość się już troszeczkę tutaj podsmaży i papryka nam zmięknie, dodajemy do niej takie zjawisko, jakim jest makaron. Makaron ciemny typu penne to jest? Tak, chyba tak. I dodajemy tego makarona tyle, ile zjemy. Pamiętajcie, że możecie używać różnych warzyw, różnie eksperymentować. Różnie mieszać, różnie dodawać. W międzyczasie przygotujemy sobie ser. Bierzemy plaster sera. Kroimy go sobie na kawałki. Tak o, kroimy. I gdy już wszystko mamy, bierzemy dwa jaja średniej wielkości albo duże, jak kto chce, i wbijamy jaja. Ser wcześniej przygotowany i wsypujemy również i mieszamy. Widok na mnie, żebym mógł spróbować. O Boże, to jest tak dobre. O mój Boże, to jest jedzenie mojego życia, słuchajcie. Zawsze uwielbiałem makaron z jajkami i z serem żółtym. Kochałem to, mogłem to jeść tonami. I mało tego, kiedyś jadłem to w dużych ilościach. Tylko nie używałem makaronu razowego, używałem biały i nie dawałem żadnej papryki ani warzyw. I wszystko było takie tłuste, bo dawałem dużą ilość jaj i dużą ilość sera, gdzieś tak ciągnęło.
Teraz tak skromniej, bo tylko dwa jajka i jeden plasterek sera, ale jest to idealne jedzenie, naprawdę. Szczególnie dla mnie. No, polecam wam spróbować i poeksperymentować. Może wam się spodoba. Jedna z ciekawszych platform do oglądania kursów i do nauki nazywa się Skillshare i bardzo serdecznie ją polecam. Zaletą takich kursów online, zaletą oglądania kursów i nauki online jest to, że możecie uczyć się w domu, praktycznie nie wychodząc z domu, więc macie wszystko dostępne pod ręką. Kursy te są relatywnie tanie w stosunku do ilości zainwestowanych pieniędzy, a do wartości, jaką otrzymujecie, to się po prostu w głowie nie mieści, jak dużo można zaoszczędzić, korzystając z takiego kursu, a nie na przykład pójść do szkoły. I to, co jest bardzo ważne w kursach, to jest to, że gdy kupujecie taki kurs albo bierzecie udział w takim kursie online, to płacicie pieniądze i macie większą motywację, aby przejść przez ten kurs. I kurs online jest zawsze poukładany, usystematyzowany i wiedza przekazywana przez wykładowców jest fachowa. I gdy korzystacie z takiego kursu, macie większą motywację, aby się uczyć. I jest to całkowicie inaczej, gdy przykładowo siedzicie na YouTubie i klikacie na jedno wideo, obejrzycie minutę, potem na drugie wideo, obejrzycie minutę, potem znowu oglądacie jakieś inne rzeczy, się rozpraszacie, potem tracicie wątek, co wy w ogóle robicie. I wychodzi na to, że nauka zajmuje wam dużo więcej czasu i cała ta informacja, którą pochłaniacie, jest bardzo rozproszona. I na pewno to nie dotyczy każdego, ale ja wiem z własnego doświadczenia, że dużo szybciej nauczysz się jakieś rzeczy z kursu online i wiem, że trzeba przejść przez taki proces zmiany myślenia, bo jeżeli nigdy nie płaciłeś za kurs online, to może się tobie wydawać, że to nie jest tego warte, albo że ktoś próbuje cię naciągnąć czy coś takiego, albo wręcz możesz poczuć opór, żeby zapłacić za taki kurs. Ale gdy już się zdecydujesz i weźmiesz udział w czymś takim ekstra dodatkowym, jak zapłacisz za jakąś książkę, za jakieś szkolenie, za jakiś warsztat i przejdziesz przez ten warsztat, przez tą usługę, to ilość wartości, jakie z tego wyciągniesz, no są dużo, dużo większe niż te pieniądze, które po prostu zainwestowałeś. Naprawdę warto inwestować w swój własny rozwój i w kursy online. To jest to, w co ja wierzę, że przyszłością naszej edukacji będą kursy online. Naprawdę, to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, jak cała ta dystrybucja, jeżeli mogę to tak nazwać, aczkolwiek ciężko to tak nazwać, bo to nie jest ani biznes, ani dystrybucja, to jest po prostu nowa platforma do nauki, tak? Zamiast uczyć się w szkole tego, czego tak na dobrą sprawę nie potrzebujemy w życiu, można od razu nauczyć się potrzebnych skillów, umiejętności, praktycznie nie wychodząc z domu. Polecam serdecznie. Tak jak tutaj można skorzystać z platformy Skillshare, z której ja korzystam, tak samo możecie kupić każdy jeden dowolny kurs w zakresie biznesu, rozwoju osobistego, duchowości, nauki wideo, kreatywności. Boże, tych pomysłów na to, czego można się uczyć, jest cała masa, naprawdę. Wystarczy podjąć decyzję i po prostu zaangażować się w proces nauki. A ja tak. Będę sobie siedział, będę się uczył wideo, jest sobota i chcę sobie dzisiaj odpocząć. Kupiłem dla siebie ostatnio teczkę, taką oto teczkę, magiczną teczkę w Biedronce za 10 zł. I w teczce tej potrzebuję usystematyzować trochę swoich dokumentów oraz karteczek samoprzylepnych, bo mam całą masę pomysłów, rzeczy, informacji, które muszę pokatalogować i muszę usystematyzować. I potrzebuję się zająć tym dzisiaj. Także siadam do nauki, siadam do katalogowania, potem zrobię sobie jogę i będziemy zakończać tego vlogasa na dzisiaj. Już prawie skończyłem na dzisiaj. Zostało mi jeszcze pogrupować karteczki samoprzylepne i poukładać do teczki, tak aby wszystko miało ręce i nogi. Chciałbym zakończyć to wideo,
ale jeszcze mam kilka fajnych słów wam do przekazania i myślę, że to będą bardzo wartościowe słowa i wiele z tego wyciągniecie dla siebie. Nasze życie wygląda tak, że mamy porządek z przodu, tak, porządek na froncie, a z tyłu jest chaos. I wynika to, tak jak już kiedyś mówiłem, z takich egzystencjalnych przyczyn. Nasze życie jest pozorem i to jest to, co w wielu naukach hinduistycznych, indyjskich, w buddyzmie mówi się, że jest to maja, czyli iluzja. Mam tutaj przed sobą taką dużą kartę, na której zapisałem najważniejsze kategorie moich karteczek samoprzylepnych. I pozwólcie, że wam je przeczytam. Mam tutaj inspirujące myśli, czyli zestaw karteczek samoprzylepnych, które przedstawiają same inspirujące myśli. To dokładnie te myśli możecie zobaczyć u mnie na Instagramie, bo tam praktycznie wszystkie moje karteczki zostały umieszczone. Możecie je zobaczyć. Naprawdę polecam zapisywać takie inspirujące myśli. Nasz umysł wtedy je łatwiej łapie i więcej tego typu myśli przyciągamy dla siebie. Mam tutaj również swoje własne insighty, czyli wszystkie takie wglądy, wszystkie takie myśli dotyczące egzystencjalnych wglądów, dotyczących mnie samego i mojej własnej osobowości. Tutaj mam wszystkie swoje takie naturalne umiejętności, wszystkie swoje skłonności, wszystkie swoje talenty, wszystkie takie ważne, mógłbym powiedzieć, reguły czy zasady, którymi chcę się kierować w życiu. I to jest coś, co dotyczy mnie osobiście i działa dla mnie na mojej płaszczyźnie subiektywnej. Mam również z boku wypisane swoje pragnienia, czyli wszystkie karteczki, które dotyczą moich pragnień. I tutaj zapisuję sobie wszystkie swoje marzenia, wszystkie swoje pragnienia, które nie stanowią jeszcze dla mnie konkretnych celów. To znaczy, moje pragnienia to są tylko i wyłącznie jakieś tam myśli, jakieś tam wyobrażenia. I ja nie oczekuję, że one się spełnią. Ja je po prostu zapisuję, bo ja sobie z tych pragnień później wyznaczam konkretne, realistyczne cele. No i działam, tak? Gdy przychodzi czas, odpowiedni moment, wtedy ja sobie realizuję te karteczki i to się po prostu dzieje na moich oczach. Nic na siłę. Mam również listę swoich celów do zrealizowania. To są takie bieżące cele materialne dotyczące mojego życia, które chcę zrealizować dla siebie w najbliższej przyszłości. Mam również listy z pomysłami na nagrania wideo. Tutaj sobie wypisuję główne pomysły na nagrania oraz takie kluczowe idee. Z tym, że bardzo często te idee zdarza mi się przepisywać również do komputera. Na komputerze mam osobny folder z pomysłami na nagrania. Ale często mi się zdarza tak, że po prostu wpadam na jakieś pomysły spontanicznie, nie mam dostępu do komputera, to zapisuję je na karteczkach samoprzylepnych. I mam również listę z zaplanowanymi wydarzeniami. I to są takie cele z konkretną datą realizacji, to co ma się wydarzyć w moim życiu w najbliższej przyszłości. I wiele karteczek leży tutaj na podłodze, zostały przeze mnie pocięte i one zostaną wyrzucone. I to są te wszystkie myśli, które gdzieś kiedyś zapisałem, ale one dłużej już mi nie służą. I chciałbym, abyście zwrócili swoją uwagę na swoje własne życie. Na jakie główne kategorie chcielibyście poukładać swoje życie? Jakbyście je, tak powiedzmy, scharakteryzowali i opisali? W jaki sposób możecie poukładać to swoje życie? Jeżeli zapaliłby się teraz twój dom i twoje mieszkanie by stanęło w płomieniach, to co takiego byś chwycił, z czym zacząłbyś uciekać jako pierwsze? Jeżeli twój dom zacząłby się palić, tak? To po co byś wrócił do tego domu? Co takiego byłoby warte, abyś do tego domu wrócił? To jest, myślę, że świetne pytanie, jakie można sobie zadać, aby uświadomić sobie to, co jest naprawdę ważne w twoim życiu. Myślę, że bardzo ciekawym pytaniem jest również pytanie,
Czemu poświęciłbyś swoje życie, gdybyś miał do wyboru tylko i wyłącznie 5 kategorii, 5 rzeczy w swoim własnym życiu, którym chciałbyś poświęcić swoje życie? Co by to było? Czy byłaby to praca, hobby, pasja, związek, zdrowie? Co takiego? Czemu byś poświęcił swoje życie? I to jest również świetny sposób na to, żeby określić swoje własne wartości i na podstawie tych wartości poukładać swoje życie. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja już tutaj sobie kończę. I tak, i to tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Mam nadzieję, że podchwyciliście coś dla siebie, coś inspirującego. Myślę, że jeszcze poczytam książkę albo zrobię jogę, jeżeli zdążę. Jeżeli nie zdążę z jogą, to zrobię ją jutro. Jest dzisiaj sobota, ja zazwyczaj w sobotę robię jogę. Ale jak dzisiaj mi się nie uda, to zrobię ją najwyżej jutro. Tak, trzymajcie się ciepło, dajcie dla mnie łapkę w górę, zostawcie swoje przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.